widzę, że sąsiad nam tutaj się pojawił i to byłby duży problem, a ja muszę iść po antenę tam na górę. Mam tylko nadzieję, że piorun nie szczeli. Boję się, że mi to pierdzielnie na samochód. To są setki złotych, nie będę podejmował ryzyka. Nikt ci nie dał nigdy jeść? Bez przesady. Ej! Bo nie zdążyłem włączyć kamery. To jest ostatni raz. Wypijemy wasze zdrowie. To już kończmy. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Zaczynam nietypowo. Dzisiaj śniadanko samotne z kotem, bo Kasia pojechała rano na surfing i dzisiaj nie ma naszego tradycyjnego zdrowego śniadanka składającego się z sałatki, z długiej posiadówki, z picia kawki. Dzisiaj jest szybka bułka z sałatą i serem i lecę robić, bo już robi się, że tak powiem, zrobiło się już bardzo gorąco. Jest już takie fest lato i jest 9 godzina i o 9 już jest tutaj w kamperze dosyć ciepło. Jak widzicie, kot żyje i ma się całkiem dobrze. Przez ostatni tydzień nam trochę urosła. Troszeczkę. Może dlatego, że ją po prostu karmimy. Jak ją wzięliśmy na ręce wtedy tam nad tą rzeką, to ona była taką kuleczką malutką, która się mieściła w dłoni. Jaka kuleczka. Matuch, no. Teraz już jest troszkę większa, już jest troszkę wycwaniona. Nadal jest kochanym kotem, grzecznym. Śpi z nami, nie przeszkadza nam. Ma kuwetę, do kuwety się załatwia. Jest bezproblemowym kotem. Na tym etapie jest absolutnie bezproblemowy. Jedynie co, to po prostu jak słyszy szeleśnięcie jakieś, to jej się wydaje, że jest jedzenie dla niej przygotowywane. I miauczy. Żebranie o jedzenie jest częste. Ale tak chyba mają koty po prostu porzucone ze śmietnika, takie znalezione na ulicy. One po prostu walczą o jedzenie. No i jak się je sypnie do miseczki, to nie zostawi się na później, tylko suchą karmę zje, po prostu wszystko zje. A jak nie da rady zjeść wszystkiego, to po 5 minutach wraca i dojada. Nie ma tak, że po prostu byśmy nasypali jedzenie, ona sobie będzie kontrolować to i będzie sobie podjadała, tylko je jak szalona. No ale poza tym jest wspaniała. Kochamy ją bardzo, jesteśmy szczęśliwi, że jest z nami. Z żadnym kotem nie byłem tak blisko jeszcze. Śpi na mnie, śpi na Kasi, ale trudno, przy niej się gotuje. Kasia ma duży problem, jak gotuje cokolwiek, bo ona wyskakuje tutaj, wąsy ma spalone w ogóle od ognia spod palinka. Takie życie z kotem. Aj, widzę to. Umawialiśmy się, że ludzki kot nie będzie jadła. Plan na dziś jest taki, że znowu będę robił z drewnem, ale nie tylko będę coś konstruował, będę też ciął drewno. Mam taki ambitny plan, żeby zrobić tutaj coś z tą anteną. Mamy antenę zewnętrzną, która podłączona jest do modemu, żebyśmy mieli jako taki internet. To jest i tak taki internet mega wolny, którego wysyłanie, jak nawet zdjęcia na Instagrama trwa kilka minut, więc jest to frustrujące trochę czasami, jak potrzeba coś wysłać. No ja pliki, które teraz na przykład nagrywam, nie wysyłam stąd. Ja co tydzień w poniedziałek, najczęściej w poniedziałek, jadę do kawiarni do miasta i tam siedzę 2 godziny i wysyłam pliki do montażu do Polski. Fajnie by było, żeby można było też wysłać stąd. Aczkolwiek nie narzekam, bo to też jest zawsze ciekawe, jechać do miasta, napić się soczku, zjeść tosta. Ale no, można by ten internet troszkę przyspieszyć. Więc wymyśliłem, że tam daleko rosną nam eukaliptusy, one są nasze. I one mają dużo metrów, więc pomyślałem sobie, że zetnę takiego jednego eukaliptusa, przyciągnę go tutaj, wbiję w ziemię, postawię na antenę na niego, podniosę i będzie po prostu wyżej ta antena. Nie wiem, co z tego wyniknie, ale widzę, że sąsiad nam tutaj się pojawił i kosi. No to niech kosi. Kotkę zostawiam samą. Ona sobie tutaj upodobała to miejsce na desce rozdzielczej. I tam Kasia jej dała kocyk. I ona może sobie tutaj obserwować świat. Jest też trochę cienia, bo tu jest nad nią oliwka. Więc nie jest za gorąco, ale nie jest też w cieniu. Więc ona tutaj ma takie stanowisko, gdzie spędza czas za dnia. Zostawiam ją. Drzwi ma otwarte, jakby chciała wyjść, to będzie też miała taką możliwość.
kupiłem sobie też takiego sztyla małego, ale bardzo szybko się stępił łańcuch. To jest fajne urządzenie, ale tylko do gałęzi. Grubsze rzeczy. Więc będę miał taką piłę. No i wezmę jeszcze siekierę. Nie wiem, czy to się przyda w ogóle. Drodze. Nie wiem, czy ja wam kiedyś opowiadałem o tych eukaliptusach, bo to są drzewa, które mają 8 lat, mogą mieć maksymalnie. I one bardzo szybko rosną, one wyjawiają ziemię, wyciągają wszystko co dobre, mają bardzo dużo jakiejś włóknistej struktury, dzięki czemu się idealnie dają na papier i w Portugalii jest bardzo dużo takich fabryk, które przerabiają eukaliptusa na taką pulpę i potem z tego się robi papier. To są dorosłe liście eukaliptusa i to możecie kojarzyć z tych bajek i filmów, gdzie koale jadają eukaliptusy. Z tych liści można sobie zrobić, nie wiem, wianek albo jakąś taką ozdobę tylko do domu. A to są młode liście i te młode liście są pokryte takim eterycznym olejkiem. Tak, to jest zapach takiej mięty, takiego eukaliptusowego olejku leśno-miętowego. I jak się zerwie takie młode liście, zaleje wrzątkiem, to można zrobić napar i można się nim inhalować. Chyba to najdłuższe i najbardziej tutaj wysunięte. Dobra, ścinam drzewo. Dobra, chcę ściąć to drzewo. To co mam robić? Najpierw sobie tu zrobię bezpieczną strefę bez kujących dziadostw. Drzewo ścięte. Bałem się, żeby mi się nie przewróciło na tamtą stronę, bo tam są słupy i kabel energetyczny i to byłby duży problem, a zahaczyłby, jakbym w tamtą stronę go przewalił, więc go zepchnąłem na tą stronę i udało się. Teraz go pozbawię tych liści i zaciągnę w okolice wana. Zmieniłem nakrycie głowy na kapelusz, bo jest strasznie gorąco. Idę zobaczyć, co ten sąsiad robi. Widzę, że tak samo przyjechał z tą broną talerzową do naszego sąsiada. Nie kosi, tylko talerzuje. A nam odrodziła się łąka. Nam rosną już kwiaty. Nie we wszystkich miejscach się odrodziła. Tam, gdzie było bardzo niewiele roślin, to nie ma nic, ale wyściółkowałem to suchą trawą, takim sianem. A tutaj rosną co jakiś czas inne rodzaje kwastów, czasem tam jakiś rzepak, różne rzeczy tu rosną. Pokażę wam ciekawego robaczka. To jest taki robaczek, jest czarny. I ten akurat ma taką mało złotego, ale normalnie ma takie złote plamki. A ja muszę iść po antenę tam na górę. Tylko nadzieję, że piorun nie szczeli w tą antenę. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Jak ta antena nie zadziała i będzie naprawdę bardzo kiepski internet, będziemy musieli wziąć od tego ze Stanów, kto lata w kosmos, szarej eminencji Elona Muska, albo będziemy mieć wolny internet. Zobaczymy. Korzystając z chwili, może powiem parę słów na temat internetu w podróży, który korzystaliśmy do tej pory, bo teraz są wakacje i część z was na pewno wyjeżdża i się martwi, ojej, czy będę miał internet. No teraz jest dużo łatwiej, bo w roamingu, nawet w polskim roamingu, jest, znaczy z sieci z Polski, jest chyba 5 GB, 2 do 5, trzeba było sprawdzić już tego operatora. Kiedyś tak nie było wygodnie, kiedy był 1 GB, 2, ale my zawsze kupujemy kartę na miejscu. Muszę wam powiedzieć, że większość krajów, nawet takie kraje jak Turcja, nie wiem, pozaunijne, Bośnia, Hercegowina, Albania, mają
w ofercie takie karty na tydzień, na dwa tygodnie, na miesiąc. To kosztuje 15 euro, 20 euro, 10 euro, w okolicach 20 euro powiedzmy, do 20. I tam jest dużo gigabajtów. I my mamy ze sobą modem, wozimy zawsze ze sobą modem. Na przestrzeni kilku lat mieliśmy kilka modemów i wkładamy kartę SIM i po prostu korzystamy sobie z Wi-Fi, z modemu. To jest istotne, zwłaszcza jak się jedzie poza Unię Europejską, bo w Unii to jest ten roaming, to jeszcze da się przeżyć, ale poza Unią Europejską tam koszty roamingu są po prostu kosmiczne. To są setki złotych za odrobinę internetu, więc to się absolutnie nie opłaca. I w tamtych krajach to jest taka, posiadanie takiej karty to jest konieczne. Ewentualnie co my też robimy, jeżeli potrzebujemy wysłać dużo plików, robiliśmy. Jeździliśmy do dobrych hoteli i na recepcji się pytaliśmy, czy możemy po prostu skorzystać z internetu. I zawsze nam dawali hasło, jeżeli było jakieś hasło. Wczoraj zamachałem na muchę, a nie na was. Jeżeli nie było hasła, no to po prostu wchodziliśmy, siadaliśmy w lobby hotelowym, albo w jakiejś kawiarni, albo po prostu w korytarzu i korzystaliśmy z internetu. Bo trzeba wiedzieć, że lobby jest częścią wspólną, jest częścią przestrzenią publiczną, tak się przyjęło, więc do lobby hotelowego ma każdy prawo wejść, nawet jeżeli ktoś nie jest gościem hotelu. I ja z tego notorycznie korzystałem w Maroko, chodziłem do pięciogwiazdkowych hoteli, takich turbo drogich, gdzie 2000 zł za noc się płaciło, a ja tam po prostu sobie wchodziłem i korzystałem z internetu jak gość. I co więcej, nawet mnie traktowano jako gościa czasami i raz dostałem herbatkę. Przyszedł do mnie pewien taki elegancki pan, zapytał się, czy chce się czegoś napić. Ja mówię, że nie, dziękuję. Ale i tak przyniósł mi herbatkę za darmo, postawił przede mną, powiedział, żebym się napił. Bardzo to było miłe, zawsze dzień dobry, do widzenia. Wiadomo, trzeba się też umrać, trzeba wyglądać jak człowiek, nie można wejść po prostu z plaży w japonkach, z brzuchem na wierzchu, tylko po prostu kiedy się przyjdzie do eleganckiego hotelu, to trzeba się jakoś chociaż uczesać. Wiecie o co chodzi. Jak się ma włosy. Dobra, przekręciłem. Aha, jeszcze są takie karty internetowe, które można sobie kupić. Wcześniej, to są eSIM się nazywa, ale ja patrzyłem na ceny i to jest dosyć droga sprawa. To jest wygodne, bo od razu się ma internet, jaki przylatuje na miejsce. Nie trzeba nigdzie jeździć i szukać, ale ceny są wysokie. Zacząłem tam kopać, usunąłem korzenie, zanim zacznę wiertnicą robić odwiert. I kot tam teraz się bawi w tym miejscu, w którym poruszyłem ziemię, ale to mi przypomniało, że dzisiaj odkryłem, że mamy na działce jakieś nowe zwierzę, które dokonuje wykopków. Tam mówiłem wam ostatnio chyba, że tam mieszkają dwa zające i one sobie kicają tutaj i my je po prostu widujemy. Czasami na śniadaniu, czasami na kolację, czasami w nocy, ale nie wiem, czy zające kopałyby takie dziury. O, tu jest wykopana dziura, tutaj jest odgarnięte, tu jest w ogóle wykopana dziura. Tu mam normalnie świeżutkie, bo to jest mokra ziemia tutaj i to było kopane dzisiaj w nocy. Nie wiem, co to za zwierzę mi tutaj chodzi i kopie. Nie, jest to kot. Pomimo tego, że on tam się teraz bawi i kopie, on jeszcze nie ma takiej siły, żeby wykopać taką dziurę w takiej twardej ziemi. To może jakiś pies? Jak myślicie, co to może być? Bo mam dornicę, mam też krety pod tą płachtą. Codziennie rano jest kopiec kreta. Robią się nawet takie Karpaty pomału, mini Karpaty. Kotek poszedł. O, jest tu pod łopatą. I co, nie mogę tu kopać, kocie? Podoba ci się to miejsce? Zostajesz tu? Pilnuję miejsce. Ja tam muszę dziurę zrobić, bo będę wkładał tam antenę. Aha, tam są jakieś robaczki. O, idzie robaczek. O, robaczek został złapany. Tyle radości jest z tym kotem. Tyle radości. To ja biorę wiertnicę i robię otwiert. Kociołka. Przykro mi, ale będzie teraz akcja. Akcja pod tytułem Głośne buczenie. Łatwo poszło. No i teraz tak. Powinienem to podnieść do góry, włożyć tu, przyczepić do tego drzewa, zasypać. Trytytkami zrobić jeszcze wcześniej kabel, ale nie wiem, czy ja to podniosę. Boję się, że mi to pierdzielnie na samochód. Więc spróbuję. No nie, 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 nie.
gdyby tu nie było wana, to bym się zaryzykował, ale nie ma szans. Dobra, nie wiem, idę na kawę, muszę to przemyśleć. Teraz będziecie świadkami, jak rasowy żebrak żebrze o jedzenie. Taka jesteś głodna, ojej, nikt ci nie dał nigdy jeść. No nie, nie dostałaś godzinę temu? Nie. Odrobinę. O Jezus, no to już bez przesady. Ej! Jezus Maria, to nie dzieje. Masz. Ale po prostu to jest ostatni raz. Teraz będę sobie parzył kawkę. I gotowa. Cyk. To zabieramy. Jedenasta godzina i już nie mogę w słońcu wytrzymać. Leje się za mną. A, jak propos kawy, to jeszcze jest jedna sprawa. Jeżeli ktoś z was chciałby postawić nam kawkę, to jest taka opcja. Jest taka strona jak Supi, supi.pl, przez podróżowanie. Tutaj się gdzieś pojawi za jakiś czas taki pasek. Tam można wejść i złożyć dobrowolną ofiarę. Zabrzmiało to dziwnie. Można po prostu postawić nam kawkę. Tam są takie trzy opcje. Można postawić kawę, można kupić saszetkę dla kota, albo można zatankować kosiarkę. W zależności od tego, jaka opcja jest, są różne kwoty, to są, nie wiem, 10-20 zł, to nie są duże pieniądze. Ale część z was pisało do nas, jak można byłoby was wesprzeć, postawić kawkę, postawić piwko. Więc założyliśmy taki profil. Jeżeli ktoś chce, to nie jest tak, że my po prostu prosimy tutaj o to, żebyście nam wpłacali pieniądze na paliwo, bo nie mam pieniędzy na paliwo. Ale jakby ktoś chciał nam postawić kawkę, to bardzo by nam było miło z tego powodu i wypilibyśmy wasze zdrowie. Moglibyśmy też kotu kupić saszetkę dobrego jedzenia. Albo jakby ktoś chciał dorzucić więcej, na przykład zatankować nam kosiarkę, to byłoby mi bardzo miło. Tutaj się pojawi link i oczywiście nie chciałbym, żeby ktoś to odebrał tak, że po prostu teraz nie mamy pieniędzy na życie i robimy zrzutkę. To nie o to chodzi. Więc gdybyście chcieli nam pomóc, wesprzeć nas w ten sposób, to będziemy wam bardzo wdzięczni i wypijemy wasze zdrowie pyszną kawką. Malutkie koty to są po prostu boskie istotki. Wszystko mnie po prostu fascynuje w tym kocie. Jest piękna, ładna, bawi się, skacze, mruczy, miaucze. Kupkę robi nawet sama. Taka słodka. Kotowanie. No chodź, pogłoś ze mną. Nie masz czasu dla starego. Przyjdziesz wieczorem, tak? Wieczorem spać. Chodzić po głowie, po prostu śpię. Tu. Chodzi po głowie. Wczoraj mi stała tak. Siedzi na laptopie, na łóżku, kot tutaj w górze. Wymyśliłem, że nie będę podejmował ryzyka i jak przyjedzie Kaśka i spróbujemy to zrobić razem. Przywiążę taką linę i po prostu podniosę to, potem Kasia chwilę przytrzyma, ja potem pociągnę, może popchniemy, może się to po prostu uda podnieść, ale na pewno odjadę samochodem, zanim to zacznę robić, bo boję się po prostu tą szybę. Mam już przygotowaną linę, którą ja będę z tamtej strony ciągnął. Kaśka będzie próbować podnieść to, na tyle ile jej się uda. I może akurat się uda, że to wejdzie. Kocie, ja idę jeść tam pod Neszpra. Wybrałem zły talerz. Mogę wziąć miskę. Rozlewam się to wszystko. Oj, dobra, będę sobie teraz jadł smacznego mi. Widzimy się za chwileczkę. Wróciła Kasia i poprosiłem ją, żebyśmy przymierzyli, czy nam się uda w ogóle to podnieść. Nawet nie włączałem kamery, bo nie do końca wierzyłem, że nam się to uda we dwójkę. I wyobraźcie sobie, że Kasia tam poszła do tamtego, z tamtej strony, pociągnęła do tego sznura. Ja podniosłem to i antena jest już na górze. Myślę, że teraz będziemy mieć internet szybszy niż Elon Musk.
Bo wcześniej mieliśmy na tej wysokości, nie wiem, raz, dwa, trzy metry. Teraz mamy na wysokości 7-8 metrów. Więc śmiesznie to wygląda, ale zaraz zrobię testy i przekonamy się, czy się opłacało w ogóle tą antenę montować. Myślę, że tak. Myślę, że to jest super sprawa. No szkoda, niestety nie pokazywałem, jak to podnosiliśmy, bo po prostu to było tak szybko. Nie zdążyłem włączyć kamery, bo podniosłem. Kasia pociągnęła, mówię, dobra, to już kończmy. I jest. Dobra. Zrobimy sobie teraz speed testa. Speed test. Wow. No nie, no czegoś takiego to nie było. Mieliśmy tak z 15 MB pobieranych i 2 megabity na sekundę było wysyłanych, a jest 20. Więc osiągnęliśmy poziom internetu Elona Muska, bo byli nasi znajomi tutaj i mieli antenę i zrobili test i wysyłanie było 20 albo 23 megabity, pobierania było mniej więcej 50. Mam 87 megabitów pobierania i 19 wysyłania. Jesteśmy lepsi niż internet satelitarny pana Muska. Jest. Cieszę się bardzo. Maszt gotowy. Osiągnięty sukces. Dzisiaj będziemy mogli wysłać te pliki do montażu i zobaczę, czy to się wszystko elegancko wysyła. A ja teraz jadę do Lizbony, bo myślę nad zakupem traktora. I pod Lizboną jest taki pan, który sprzedaje. Nad Lizboną też jest taki pan, który sprzedaje. Jadę zobaczyć, co z tego wyniknie, ale pokażę wam to w przyszłym tygodniu. To tyle. Dziękuję, że zrobiliście dzisiaj ze mną podczas tej internetowej przygody. Miałem okazję sobie z wami normalnie, spokojnie porozmawiać i jestem szczęśliwy. Jeszcze tylko wam pokażę jedną rzecz, zanim skończymy. Wiecie, że mamy tutaj taki strumień i tu jest jedna część działki. Tu jest strumień, który jest wyschnięty, tutaj teraz nic nie ma w lecie. W zimie tu będzie płynęła rzeczka. No i tam jest druga część. Dostaliśmy ostatnio takie drewniane kawałki, które służą do zabezpieczenia towaru i do przewozu towarów, po prostu takich metalowych belek i tak dalej. To po prostu był odpad. I mam dużo takich belek i rzuciłem jedną tylko tak, żeby sprawdzić, czy to w ogóle ma sens. No i ma to sens, więc możliwe, że w przyszłym odcinku albo za dwa tygodnie będę tutaj robił mostek. Tam zrobię parę schodków i będziemy mogli bezpośrednio wejść na działkę, bo do tej pory musieliśmy wyjść na ulicę, iść do sąsiada i przez sąsiada działkę wchodzić. Więc całkiem możliwe, że tutaj powstanie mostek. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na ten mostek albo jakieś porady, na co zwrócić uwagę przed budową, to możecie mi napisać. Ja wszystkie komentarze czytam, nie na wszystkie odpisuję, natomiast ja wszystkie czytam komentarze, zwłaszcza te, bardzo podobają mi się te, które są z poradami. Więc poradźcie mi, jeżeli ktoś z was ma jakiś pomysł albo podpowiedź, gdzie coś można zobaczyć, jakiś filmik od kogoś, jak zrobić taki fajny mostek, bo mam już materiał, tylko potrzebuję trochę czasu i będzie mostek. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i życzę wam cudownego tygodnia, cudownego dnia. Pamiętajcie o łapkach w górę, o komentarzach i kto nas nie subskrybuje, to żeby zasubskrybował, żeby nie ominęła go przygoda z mostkiem, przygoda z traktorem i z wieloma innymi przygodami, które tutaj na nas czekają, na tej pięknej działce w Portugalii. Trzymajcie się, pa! Thank you.